Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, na jakiej dropie się znajdujemy. Lecimy od razu do skrzyneczek na dole. Zaczynamy skrzynki Bestii za 23,64. Takie skrzynki na start, stówkę wydajemy, więc lecimy. Wyjąłem sobie dosłownie przed chwilą trochę skinów dla was, więc oczywiście jak chcesz wziąć udział w kalendarzu i wygrać sobie jakiegoś z nich, to oczywiście zostaw suba z dzwonem, łapę w górę pod filmem, napisz komentarzyk z numerkiem, jaki wybierasz, dołącz na Discorda oczywiście i użyj kodu Croxy na case dropy. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź kliknij sobie oczywiście tutaj na samej górze, użyj kod promocyjny i wpisz oczywiście kodzik Croxy przez Wex. Masz wtedy bonus do wpłaty, no i oczywiście skrzyneczkę na start za free od wuja dla widza. No i oczywiście na skinsforfree.pl zapraszam na konkurs na kosę. Najbrać złote. Zapraszam oczywiście serdecznie. No, z tą skrzynkę myślę, że można już odpuścić. 158 zł overall. Z niej tutaj udało nam się wyciągnąć. Skrzynki też możesz sobie za darmo tutaj odbierać, jakieś Discordowe, Instagramowe i tak dalej. Oczywiście również dzienny bonus też jest, to też sobie możesz zakręcić. A my przejdziemy do skrzynki, może tutaj z naklejczkami. Co by na to? 22,60. 4 takie, 90 zł. No tutaj chyba Mousy Tile, okej, te dwie naklejki tutaj robią przewagę. No Tile zawsze trzyma w cenie ta naklejka, no bo oczywiście chińska formacja, Chińczycy, no to wiecie, jakiego mają fioła na punkcie skinów i te naklejki przez to właśnie Tile zawsze kosztują sporo. I też, no nie ukrywajmy, nie jest to logo jakieś mega brzydkie, powiedziałbym, że nawet bardzo ładna ta naklejka jest. Zobaczmy dalej, Stockholm 20. 2021 Renegades, też pamiętam drużyna, która grała w finale Majora raz, ale no niestety nie udało się sięgnąć po zwycięstwo. Przegrali chyba z Astralis, z tego co pamiętam, o ile nie mylę drużyn, tak mi się wydaje. Sharks, to też była fajna drużyna. Kurczę, jak tak patrzę na te drużyny niektóre, to naprawdę kurczę, aż szkoda, że już ich nie ma. No takie Entropic, ty też widziałem, jest złota naklejka Entropic, to też jest drużyna, której kibicowałem i bardzo lubiłem Entropic, ale no już na scenie CS-owej na tak wysokim poziomie no niestety ich nie ujrzymy, chociaż może kiedyś zobaczmy. NiP Godsend, też tutaj drużyna legendarna, ale wszyscy wiemy jak skończyła. Zobaczmy dalej, Stockholm, znowu Godsend, Gambit, który wygrał Majora raz. To w ogóle był szok wtedy, w 2017, jak w Krakowie Gambit właśnie podniósł puchar Majora, PGL, w Krakowie. Wszyscy w szoku byli, stary, wtedy. Naprawdę to był chyba jeden z najbardziej nieoczekiwanych zwrotów akcji w historii sensowych turniejów, jak właśnie Gambit podniósł ten puchar. No totalnie nikt chyba, stary, jakby ktoś, jak ktoś tam trafił złoto, naprawdę musiał być chory, stary, naprawdę, żeby złoto wyciągnąć z tego pikemu tam wtedy. Ja pamiętam, brąz miałem. To już nie warto w ogóle mówić o tym pikemie, bo poszło jak każdy wie, słabo. Zobacz, co tutaj? No tu nie ma chyba nic, 83 zł tak naprawdę. Nothing special, dlatego może procentóweczki jakieś, się zabawimy w procenty, co? No dobra, to 5 razy, skrzynka 10%. Jeden nóż, jestem zadowolony, dwa, jest super. Jest jeden, więc tragedii nie ma. Otwarcie chyba na zero. Zobaczmy jeszcze raz, zakręćmy. Może tutaj dwa? Nie obraziłbym się. Oj, ale nie ma żadnego. No, przedobrzyłem chyba. Trzy na raz, trzy nam starczy. Starczy jak najbardziej. To tutaj jeden poproszę teraz. Jedną tutaj kosę. Dla wuja. I znowu nie ma nic, patrz ty. To kontrakty. Mamy 14 itemów, to wrzucamy tyś. A, jeszcze tutaj emeczka, to muszę puścić to. 793. Podpisujemy się byle jak i niech ten kontrakt tutaj leci w świat. Falchion Knight. Ojejku. No to chyba tyle mogę powiedzieć o tym kontrakcie. Próbujemy jeszcze raz. Wrzucamy 663 zł. Na Faja Damaskus Steel, nie no, my coraz gorzej w dół lecimy, no to jest niepojęte, naprawdę. Sprzedajemy i próbujemy skrzynkę, która
No nie powiem, że mnie nie zawodzi nigdy, ale gdzieś się zgubiłem. Jest tu śniagamba. Próbujemy. Może nam się akurat po farci w 3-4 otwarciach trafić good knife, no póki co. Wow! Wow! 2 good knife w jednym otwarciu! No co tu się stało? Wow, przypomnę, 1% na tego guta był, ale co, 2 w jednym? No powiem tak, ja byłem święcie przekonany, że tu już koniec, stary, że tu już koniec, że tu... No nie ma opcji. No. Ale case drop mi zaimponował teraz, ty. No naprawdę, dobra, teraz byle tego głupio nie stracić, no. Tyle zabrało już, tyle razy, to teraz 2600, kontrakt. Musi, po prostu musi. Lecimy. Wpisujemy i niech leci w świat. Proszę. Cikambicik, Bayonet, Crimson Web, Factory New! Wow! 4200! No nie pamiętam, stary, czy ja kiedyś w ogóle miałem tyle na case dropie. Tyle pęgi. 4300! 4300! No wow, po prostu naprawdę wow. Tego Glocka sobie zostawiam, bo jego w ogóle wypłaciłem też, ale nie wiem, czy... No, nie wysłał ktoś oferty chyba. Więc sobie go kliknę jeszcze raz. Niech idzie. No a my mamy 4300 prawie złotych. No, nie miałem chyba tyle. No powiem, że no to zabierało. Zabierało i w końcu oddało. No o to właśnie chodzi. No ale to też no, warto podkreślić, że skrzynka nie zawsze musi oddawać, tak? I te kontrakty też były dobrym przykładem tego, jak mogliście zobaczyć, że no dość długo mi nie oddały. No ale jak sypnęły w końcu, no to naprawdę mocno. Zobaczmy, no tutaj dużo jest procent na kosy jakieś i w ogóle lepsze itemy. Więc zobaczmy, może akurat coś się uda zdobyć. Mamy tutaj łącznie, nie wiem nawet tyle, ale chyba widzę, że już oferta przyszła na Steam z naszym blokiem. To też sobie zaraz akceptuję. Bo czekaj, bo to 1130 zł wydaje mi na jednym takie otwarcie. To trochę jednak dużo, trochę mnie tutaj odkleiło. A nie możemy zdobyć tak naprawdę nic tutaj wartościowego. No tak przynajmniej zauważyłem, że chyba nic nie dropnęliśmy. Albo właśnie nie zauważyłem, że coś poleciało. No to jakiś Jaguar. No, powiem, że mogło być chyba lepiej, co? Dobra, sprzedajmy i otwórzmy jeszcze raz. I zobaczmy teraz, czy to będzie otwarcie jakieś lepsze. No kurczę, liczyłem na ten nóż jakiś, a noże tutaj zrobić się nie udało. Dobra, nie patrzę nawet ile póki co mamy w ekipunku. Na pewno 13 skinów. Nie, no ja już widzę, że odwaliłem kasianę, tak zwaną. Rzucamy coś takiego. 1300 zł! No, panie prowadzący, to co pan odwalił w tym momencie... To co pan prowadzący odwalił... Jest to niewybaczalne. Jest to naprawdę niewybaczalne! Jak można do czegoś takiego dopuścić? Nie wiem. Co ja zrobiłem? No i to jest właśnie znak, żeby... No i jaki zarobiłeś, stary? Jak skrzynka dała? To sobie wypłać, tak? Wypłać sobie, nie graj dalej, bo po co? Jak jesteś zarobiony? Skończysz jak pan prowadzący. Bez skina. Fajnego. To całkiem fajnego, nie? No taki kurczę mają być. Nie robi wrażenia. Czekaj, zjedźmy jeszcze raz. No już nie będzie stare drugiego takiego razu, żeby dało nam 2 noże w jednym tym. Już nawet nie wierzę. Nie łudzę się. No ale 1 albo ogólnie 2 nie narzekałbym i bym się nie obraził. Chociaż póki co, no jeszcze z 9 otwór zostało. No może z 10. No już ciut mniej. Ale zobaczmy, no liczę, że jeszcze tutaj nożyka uda nam się zdobyć. Panie case drop, poproszę w ogóle o jakieś takie też skrzynki tego typu, właśnie takie fajne 2% profit, ale z czymś innym, z jakimś fajnym skinem innym, niż tylko z good knife'ami. To naprawdę będzie spoko opcja. Albo w ogóle taka kategoria skrzynki i którą sobie wybierasz. W sensie wybierasz sobie skina, nie? Ej, czekaj, bo ja odwaliłem kaszanę i chyba straciłem wszystko na tej skrzynce, tak się z nami dogadają. No cóż, no dziękuję za oglądanie. Kaszana została odstawiona, nie rozmawiamy już o tym. Widzimy się jutro. No i weź sobie udział w konkursie, bo dlaczego by nie?